rozmawiałem z osobami, które brały udział w tych wykopaliskach. Specjalnie się przygotowywali, że tak powiem, psychologicznie do tego, żeby ciśnienie, że tak powiem, tych prac wykonywać. Oni tam pracowali kilka godzin, prawda, odpoczywali przez jakiś czas, znowu tam kilka godzin następnego dnia, dlatego, żeby psychicznie to wytrzymać, bo to naprawdę nie jest łatwa rzecz takich badań wykonywać. A niestety trzeba je wykonać, bo jeżeli nie ma dokumentacji, to nie ma zbrodni, wiecie, prawda? A chodzi o to, żeby mówić, że była to zbrodnia, że to było ludobójstwo, skoro ludzi zabija się nawet bez wyroków, tak jak tu w tym dokumencie jest, że ludzi, prawda, zabija się bez, nawet tutaj popatrzcie, ten słynny stalinowski rozkaz. To są dokumenty przekazane przez jeszcze Jelcyna. O, z tym słynnym dokumentem z 5 marca 1940 roku, z podpisem Stalina, w którym on zgadza się na to, żeby tych oficerów ze Starowiecka, do Staszkowa, z Kozielska, tu jest na początku Stalin,